Przedmiotem mojego wystąpienia będą szanse i perspektywy rozwoju nowych mediów w instytucjach muzealnych, które obok innowacji technologicznych współcześnie uważa się za ważny czynnik modernizujący ofertę edukacyjną, formy komunikacji z odbiorcami, a także techniczne aspekty realizacji projektów wystawienniczych. Dynamiczne zmiany, jakie zaszły w rzeczywistości społecznej na przełomie XX i XXI wieku, wymusiły na pracownikach muzeum zmianę w sposobie myślenia o muzeum, jego funkcjach, celach, a także sposobach działania, w konsekwencji których nastąpił tak zwany zwrot ku odbiorcy. Jego cechą charakterystyczną jest to, że muzea, korzystając z nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz narzędzi cyfrowych służących do utrwalania i upowszechniania wytworów kultury, zaczęły uatrakcyjniać i dostosowywać swoją ofertę do odbiorców w różnych grupach wiekowych. W swoim wystąpieniu odwołam się do niektórych wniosków sformułowanych na podstawie przeprowadzonego badania, które zrealizowałam w ubiegłym roku w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, w trakcie trwania wystawy Rośliny i zwierzęta, Atlasy historii naturalnej w epoce Lineusza, których tematem było zagadnienie wielozmysłowego odbioru ekspozycji muzealnej oraz wpływu technik i technologii ekspozycyjnych na konstruowanie wrażeń zmysłowych i estetycznych zwiedzających. Zanim jednak przejdę do wyników badania, chciałabym krótko umotywować wybór metody oraz pola badawczego. Przy konstruowaniu narzędzia badawczego zdecydowałam się na wybór metodologii jakościowej ze względu na to, że indywidualne wywiady pogłębione pozwalają na wniknięcie pod poziom deklaratywny oraz pozwalają na poznanie opinii respondentów na temat doświadczeń wynikających z interakcji z nowymi mediami. Moja decyzja natomiast o wyborze pola badawczego, jakim była wystawa Rośliny i zwierzęta, wynikała z jednej strony z tematu samej wystawy i związanymi z nią wielozmysłowymi skojarzeniami, a z drugiej strony była próbą odpowiedzi na pytanie ogólne dotyczące roli nowych mediów oraz nowych technologii w procesie kształtowania indywidualnych doświadczeń estetycznych i poznawczych oraz ich wpływu na percepcję zmysłową zwiedzających. W trakcie badania zrealizowano 30 wywiadów pogłębionych z respondentami w wieku od 22 do 73 lat. W tej grupie dominowały, jak się nie trudno domyślić, kobiety oraz osoby mające wyższe wykształcenie. Nowe media współcześnie są szeroko wykorzystywane w muzeach do komunikacji marketingowej z odbiorcami, której celem jest kreowanie i przenoszenie na rynek informacji dotyczących ich idei oraz oferty. Ponieważ adresatami przekazu są różne grupy społeczne, przekaz ten powinien być jasny oraz spójny. Wśród czynników, które wpływają na skuteczność takiej komunikacji, można wymienić dobór właściwych narzędzi i kanałów komunikacji. W tym miejscu chciałabym się odwołać do wyników badania, które zrealizowałam wspólnie z Forum Edukatorów Muzealnych w 2020 roku. I które pokazały, że w czasie pandemii COVID-19 muzea chętniej wykorzystywały nowe media w komunikacji z odbiorcami. Zmieniła się również ich struktura. Przykładowo wzrosła liczba oraz jakość materiałów publikowanych na popularnej platformie YouTube oraz zwiększyła się również liczba oferowanych webinariów w stosunku do okresu oczywiście sprzed pandemii. Ale też zaczęto wykorzystywać nowe media i kanały komunikacji, takie jak chociażby TikTok. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w trakcie trwania pandemii wraz ze spadkiem frekwencji zaczęła rosnąć liczba odwiedzin strony internetowej.
Z sukcesem aktywowano również kanały komunikacji marketingowej w 2021 roku, takie jak Facebook, którego odwiedziło ponad 6 milionów osób, a profil na Instagramie odnotował liczbę wejść przekraczającą 670 tysięcy. I tutaj chciałabym zwrócić uwagę na ten wykres, który jest wyświetlany za mną. Liczba wejść na stronę internetową w muzeum w 2021 roku jest niemal równa liczbie osób, które odwiedziły nasze muzeum stacjonarnie. I o tym fakcie tak naprawdę nie miałam pojęcia w momencie realizowania badania. Natomiast wszyscy badani, których zapytałam, czy przygotowywali się w jakiś sposób do wizyty w muzeum, stwierdzili, że tak, zaglądali na naszą stronę internetową lub Facebooka w poszukiwaniu informacji chociażby takich typowo organizacyjnych lub dotyczących dostępnych biletów, ale co trzeci respondent przed wizytą na wystawie czasowej zapoznał się z udostępnianymi na stronie internetowej materiałami na temat samej wystawy Rośliny i Zwierzęta, w swoim przekonaniu zdobywając też przez to odpowiednie kompetencje do zapoznania się z prezentowanymi treściami na wystawie. Niemniej liczna grupa szukała takich informacji na Facebooku. Połowa badanych zadeklarowała, że po obejrzeniu wystawy będzie pogłębiać swoją wiedzę na temat obejrzanych obiektu, eksplorując naszą stronę internetową lub w ogóle przeszukując zasoby internetu. I co ważne, i myślę, że należy to podkreślić, według badanych nowe media ze względu na ograniczenia technologiczne nie zastąpią nam fizycznego kontaktu z obiektami muzealnymi, których wartością jest autentyczność aktu interakcji, którą legitymizuje realność i oryginalność obiektu. I aby lepiej wyjaśnić tą zależność, pozwolę sobie na zreferowanie pewnego zajścia, jakie miało w przestrzeniach muzealnych. Jedna z moich respondentek opowiedziała mi o swojej wizycie w muzeum i momencie, kiedy do jednej z sal ekspozycyjnych wleciał motyl przez otwarte okno i według niej to nieistotne w innych okolicznościach zdarzenie tutaj urealniło jej postrzeganie prezentowanych obiektów, pomimo tego, że prezentowane były za szybą gabloty ekspozycyjnej. Badani jednocześnie zauważyli, że internet i dostępna dzięki niemu baza cyfrowych prezentacji obiektów muzealnych, która jest stale rozbudowywana i uzupełniana o informacje na ich temat, mogą przyczynić się do usprawnienia procesu uczenia się. Nowe media i cyfrowe reprodukcje dzieł sztuki umożliwiają szybkie i wygodne, a także zdecydowanie bliższe przyjrzenie się obiektom i ważnym detalom, które ze względu na warunki panujące w muzeach są często bardzo trudno dostrzegalne. Należy jednak podkreślić, że moi rozmówcy nie mówili o nowych mediach wyłącznie pozytywnie, szczególnie, że dostrzegali wiele rzeczy, które należy poprawić. Najczęściej wymieniano mało intuicyjne strony internetowe, które są często przeładowane informacjami, posiadają też nieczytelny interfejs. Zarówno mało przystępne uważali udostępniane aplikacje oraz urządzenia, na których prezentowane są treści, na przykład w przestrzeniach właśnie wystawienniczych. Ich zdaniem urządzenia działają wolno, a strony wizualne prezentacji odstają od dzisiejszych standardów. Wydaje mi się, że akurat tego typu zarzutów nie można tak zupełnie generalizować w odniesieniu do wszystkich muzeów, ponieważ też nasze badania z Forum Edukatorów Muzealnych pokazały, że treści prezentowane na stronach internetowych i profilach społecznościowych posiadają coraz wyższy poziom i wyższą jakość technik, w których są opracowane. W czasie badania poproszono również uczestników o wyrażenie swojej opinii na temat roli, jaką odgrywają nowe media w interakcji zwiedzających z przestrzenią wystawienniczą. I większość z nich uważa, że stały się one takim naturalnym narzędziem wykorzystywanym przez muzea. Zwrócili jednak uwagę, że nasycenie nimi ekspozycji powinno być uzależnione oczywiście od tematu wystawy i nie powinno w sposób istotny ingerować w jej odbiór. Już kończę.
I podsumowując moje właśnie wystąpienie, myślę, że nowe media i technologie, pomimo faktu, że szybko się starzeją, na stałe weszły do wachlarza narzędzi pracy muzealników. Nie należy jednak zapominać o ich ograniczeniach wynikających z obecnej technologii, której rozwój z całą pewnością będzie dążyć do ich przekroczenia, co każe wyczekiwać urządzeń, które będą oddziaływać więcej niż na dwa zmysły, wzrok i słuch. Rozwój badań i technologii opartych na oddziaływaniu multisensorycznym jest faktem i coraz większą popularność zdobywa również marketing sensoryczny, który opiera się na holistycznym podejściu do wszystkich zmysłów człowieka i potrzebie dostrzegania zwiedzających określonych doświadczeń zmysłowych. Współczesne muzea, które są ważnym uczestnikiem rynku usług kulturowych, już nieraz udowodniły, że posiadają spory potencjał adaptacji do nowych warunków i rodzących się wraz z nimi oczekiwań odbiorców. Dziękuję serdecznie.